Pyszna zapiekanka z tortellini i mięsem mielonym. Przygotuj koniecznie. Na patelni podsmażamy jedną średniej wielkości cebulę na oleju. Gdy cebula się zarumieni, dodajemy 500 g mięsa mielonego, jeden przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, sól, pieprz, jedną łyżeczkę słodkiej papryki, jedną łyżeczkę ziół prowansalskich. Wszystko razem wymieszaj, krótko podsmaż do momentu, aż mięso straci swój różowy kolor. Wlewamy 500 ml pasaty pomidorowej, całość smażymy jeszcze od 3 do 5 minut i zdejmujemy z ognia. Tortellini gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu, u mnie 400 g z pomidorami i z mozzarellą. Do naczynia żaroodpornego przelewamy część sosu, połowę tortellini, ponownie część sosu i tortellini. Na koniec wykładamy pozostały sos, posypujemy startym serem, u mnie 150 g sera. Pieczemy w 180 stopniach do momentu aż ser zacznie się rumienić przez około 25 minut. Dobrze smakuje podana z ogórkiem kiszonym lub konserwowym. Smacznego!